Takie spotkania trzeba wygrywać, myśleli zapewne przed startem siódmej kolejki spotkań piotrkowskiej klasy okręgowej piłkarze Zjednoczonych Gmina Bełchatów. Jak pomyśleli, tak też zrobili. W sobotę gładko pokonali na własnym boisku LKS z Woli Krzysztoporskiej. Zaczęło się od dwóch mocnych ciosów. To ósma minuta spotkania. Mamy rzut z autu. Piłka trafia w obręb pola karnego i tam czeka niepilnowany Jasiu Rojek, który nie ma najmniejszych problemów z umieszczeniem jej w siatce. Gospodarze obejmują prowadzenie. Rojek jeszcze raz wpisał się na listę strzelców i to już 4 minuty później. Znów Zjednoczeni próbują szczęścia i gubią się obrońcy gości. Sporo chaosu przed bramką przyjezdnych, nic więc dziwnego, że ta sytuacja skończy się dla nich niedobrze. Mariusz Ujek strąca głową do Rojka i Janek ponownie pakuje piłkę do siatki. Jest 8 minuta, a Zjednoczeni prowadzą już 2-0. W 17 minucie mogliśmy podwyższyć, mamy wrzut z autu, piłka trafia do Arka Rasińskiego, ten uderza, dobija jeszcze Krystian Wróblewski, ale Krzysztof Kupisz tym razem się nie pomylił. Nie ma gola, goście wychodzą obronną ręką. 28 minuta, w odpowiedzi Wola Krzysztoporska, jesteśmy już pod bramką Zjednoczonych. Goście konstruują akcję i decydują się na strzał, ale takim uderzeniem raczej nam zagrozić nie mogli. Za to my mamy obiecującą sytuację. Arek Rasiński ładnie wypuszcza piłkę i na indywidualny rajd decyduje się Adrian Rzepecki. Ładnie oszukuje obrońców i strzela po długim rogu. Bramkarz nawet nie próbuje interweniować i w 35 minucie United prowadzą 3-0. W sobotę ładnie grał Mariusz Ujek, tu właśnie przy piłce nasi w ataku i za chwilę Mariusz stanie przed szansą. Niestety, tym razem zabrakło precyzji. Mamy 41 minutę meczu. Zjednoczeni chcą jeszcze przed przerwą dobić rywala. Ujek zgrywa do środka, na pozycję wychodzi Krystian Wróblewski i decyduje się na strzał. Jeszcze dobitka, ale z tej akcji już nic nie ugramy, trzeba próbować dalej. Odnotujmy jeszcze uderzenie z rzutu wolnego, po którym sędzia kończy pierwszą połowę. Zjednoczeni prowadzą wysoko 3-0, Wola nie jest w stanie im zagrozić. Początek drugiej części spotkania to znów mocne uderzenie gospodarzy. Obrońcom urywa się Adrian Rzepecki i w 55 minucie prowadzimy 4-0. Ten mecz chyba nie mógł się ułożyć lepiej. Na boisku dominują Zjednoczeni, którzy czyhają na podwyższenie wyniku. Bijemy z rzutu rożnego i do główki dochodzi Krzysztof Perkowski. Tylko poprzeczka ratuje gości. Nasi spokojni o wynik już bawią się grą, tu dośrodkowanie i ładny strzał Rafała Jasnosa z pierwszej piłki, ale futbolówka mija bramkę, choć kibice widzieli już ją w siatce. Zjednoczeni atakują, a sędzia w tej akcji dopatruje się zagrania ręką i dyktuje dla nas rzut karny. Jest szansa na podwyższenie wyniku, piłkę ustawia sobie nasz bramkarz. Kamil Paprocki bierze rozbieg i nie ma gola. Mogliśmy to jeszcze zmienić kilkukrotnie, chociażby w tej akcji, gdzie 100% szansę zmarnował Michał Kszciuk. Mecz kończy się wynikiem 4-0. Zjednoczeni dopisują sobie 3 punkty. Bezdyskusyjne zwycięstwo, tak? 4 bramki i to, co było wcześniej, czyli nieskuteczność, tak? Można było strzelić jeszcze, myślę, że ze 4 bramki już o karnym nie będę wspominał, bo to jest loteria. Bardziej jak podchodzi do nasz bramkarz, to wiadomo, że wszystko się może zdarzyć, tak? Natomiast jestem zadowolony z zaangażowania, zadowolony z tego, że strzeliliśmy szybko te dwie bramki, które ustawiły mecz, tak? Zresztą powtarzam chłopakom, że szybko strzelona bramka daje duży handicap na resztę spotkania. Tym bardziej przy naszych umiejętnościach nie powinniśmy sobie dać już wtedy wyrwać zwycięstwa z rąk. Natomiast dużo jeszcze trzeba pracować nad skutecznością. Właśnie to było widać zwłaszcza w drugiej połowie. Ona się w całości praktycznie rozgrywała na połowie przeciwnika. No tak, tylko że to już jest taka liga, że chłopcy niekoniecznie podchodzą do zawodów poważnie czy profesjonalnie, tak? Było widać, że tu już część była po meczu i się raczej bawiła już graniem w piłkę, bawiła się piłką, niż szukała jakichś strzelania bramek. To troszeczkę nad tym ubolewam, natomiast jestem w stanie chłopaków zrozumieć. No, jak się prowadzi już 2-3-0, to rzeczywiście element zabawy można wprowadzić. Jakie jest zadanie Mariusza Ujka na boisku? Myślę, że potrzebowaliśmy kogoś takiego, kto od wewnątrz by próbował podpowiedzieć, nauczyć. Do tej pory pracowaliśmy nad pewnymi elementami i nie do końca one wychodziły, tak? Mariusz na pewno gra to, co sobie zakładamy, czyli wychodzi po piłkę, potrafi ją przytrzymać i potrafi ją rozegrać, tak? Myślę, że
jest to duża szansa dla tych chłopców, żeby się nauczyli czegoś. Po tej kolejce pewnie pójdziecie trochę do góry, ale 9 miejsce w tabeli do tej pory to chyba trochę za mało. Trochę więcej oczekiwaliśmy po Zjednoczonych. Powiem tak, ja zakładam sobie awans do czwartej ligi. Założyliśmy to sobie już dawno i powolutku będziemy to starać się realizować. Tak? Ja być może obraliśmy troszeczkę dłuższą drogę do tego, żeby wygrywać każdy mecz, bo na początek chciałem wpoić chłopcom, że mają takie umiejętności, żeby grać piłką, żeby ta piłka się cieszyła. Nie chciałem tutaj wprowadzać jakiejś takiej nerwowości, że koniecznie musimy wygrać. Chciałem najpierw nauczyć grać, widzę, że koledzy, chłopacy już coraz bardziej złapali, o co mi chodzi, także myślę, że to jest po prostu dłuższa droga do zwycięstw. Natomiast jeżeli się nauczą grać piłkę, to te zwycięstwa przyjdą. Ten ruch ze ściągnięciem Mariusza Wójka to był chyba strzał w dziesiątkę. To widać po zachowaniu wszystkich zawodników. On rzeczywiście steruje tą grą, podpowiada i pomaga. Może trzeba sięgnąć jeszcze po kogoś. Chyba Jacek Popek jest bez pracy teraz. Jacek Popek trenował z nami, ma jakieś tam teraz lekkie problemy zdrowotne, natomiast też otwiera Akademię Piłkarską Soccer i to go obserwuje teraz w 100%. Natomiast jeżeli wszystko się rozkręci i będzie możliwość ściągnięcia kogoś takiego, to na pewno sobie porozmawiamy. Tak? Natomiast ja też nie chciałbym tutaj robić jakiegoś tam drużyny old boyów GKS-u czy coś takiego. Mariusz jest po to, żeby pomóc chłopakom, bo mają potencjał. To był Janek Rojek, Arek Rasiński. To są chłopaki z bardzo dużymi umiejętnościami. Natomiast trzeba im tylko wskazać drogę, którą ma iść. Cieszy dobra postawa całego zespołu. Po tej kolejce Zjednoczeni awansowali na 5. miejsce, a następny mecz rozegrają na wyjeździe z LKS-em Lubochnia. Liczymy na dobry wynik.